Za nami pierwszy miesiąc wakacji w słonecznej aurze. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia wiadomości z miasta i gminy Jelcz-Laskowice. Kłaniam się nisko, Marcelina Kowalik. Kolejna edycja konkursu fotograficznego. Pierwszy konkurs pokazał, że jest ogromne zainteresowanie. Wyprawka dla niemowlaka. Każdy upominek taki fajny jest z gminy. Biały piknik dla osób niepełnosprawnych. Nie każdą niepełnosprawność widać, natomiast ona jest. To już druga edycja konkursu fotograficznego. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się sporym zainteresowaniem. Najciekawsze zdjęcia zostały nagrodzone i wydane w kalendarzu na ten rok. Teraz kolejna szansa dla tych, którzy chcą pokazać to, co najpiękniejsze w naszej gminie. Pokaż swoimi zdjęciami to, co najpiękniejsze i najciekawsze w gminie Jelcz-Laskowice. Rusza druga edycja konkursu fotograficznego. Hasło konkursu: kocham miasto i gminę Jelcz-Laskowice. Pierwszy konkurs pokazał, że jest ogromne zainteresowanie, że mamy wielu pasjonatów fotografii, pokazujących szczególnie tutaj nasze miejscowe, ciekawe zdarzenia, czy obiekty, czy ludzi ciekawych. W związku z tym decyzja, że w tym roku robimy drugi konkurs, jest szczególny, bo 35-lecie Dnia Praw Miejskich dla Jelcz-Laskowic. W tym roku zdjęcia można zgłaszać w czterech nowych kategoriach. Pierwsza kategoria to kocham wypoczywać w Jelczu i gminie Jelcz-Laskowice. Druga kategoria to kocham pracować w mieście i gminie Jelcz-Laskowice. Trzecia kategoria kocham sport w Jelczu-Laskowicach. Czwarty temat kocham motoryzację w Jelczu-Laskowicach. Prace należy zgłaszać do 9 września. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody. Żeby zmobilizować naszych mieszkańców do tego konkursu, chociaż myślę, że to nie jest aż tak bardzo konieczne, ale to jest forma nagrody. Pierwsza nagroda 500 zł, druga nagroda 300, trzecia 200. W czterech kategoriach to mamy 12 nagrodzonych osób i te prace, te fotografie będą, że tak powiem, ilustrowały kalendarz na rok 2023. Te prace będą eksponowane w plenerze, bądź to na placu Jana Pawła II, jak to było w tamtym roku, bądź albo za moment przeniesiemy to pod Centrum Sportu i Rekreacji, tak żeby mieszkańcy mogli zobaczyć, jak kochamy Jelcz-Laskowice. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej jelcz-laskowice.pl/foto. Takiego prezentu może pozazdrościć nie jeden rodzic. Miasto i gmina Jelcz-Laskowice przygotowała wyprawki dla niemowlaków. To wyjątkowo ciekawy pakiet, pełen pamiątek. Pudełko, a w nim wyprawka jelczańsko-laskowicka. Body, kocyk, okrycie kąpielowe oraz książeczka. To wszystko trafia do rodziców nowonarodzonych dzieci z naszej gminy. Lat temu 5, na 30-lecie nadania praw miejskich naszego miasta, również takie, tylko że wtedy tylko body, przekazywaliśmy rodzicom nowonarodzonych dzieci. To, że tak powiem, po 5 latach wróciło w troszeczkę innej wersji, bardziej zmodernizowanej, czy bardziej szerszy asortyment tych niezbędnych w początkowej fazie życia elementów, niezbędnych dla rodziców. Myślę, że to jest fajne i będziemy to w dalszym ciągu praktykować. Miasto cieszy się z narodzin dziecka wraz z rodzicami. W ubiegłym roku urodziło się około 180 dzieci w gminie Jelcz-Laskowice. Wyprawka to prezent, a tym samym pamiątka na lata. Bo nawet jak dorośli, no to nie, te ciuszki akurat dużo miejsca nie zajmuje. Ale fajnie, jak taka pogoda teraz, mama będzie sobie w takich bodach spacerowała, no i któraś mama, a skąd ty to masz, a te, gdzie to można załatwić, dostać na przykład, nie? I myślę, że to się rozejdzie już. Narodziny dziecka to najważniejszy moment w życiu każdego rodzica, którzy chcą dla nich i ich przyszłości jak najlepiej. Dzieciom takie prezenty są potrzebne, gdzieś tam miłe książeczki takie sensoryczne do rozwoju, jak najbardziej okrycia, wszystko się przyda na początek. Taka pamiątka trochę na tak, początku. Tak, no takie miłe wyróżnienie. Jeszcze zaproszenie tutaj, także na pewno miło. Dla nas to jest super inicjatywa, tak. Są rzeczy przydatne. Dla dziecka zabawka też jest bardzo dobra, tak, do wózka. Tak już od urodzenia, tak, no bo jest kontrastowa. Dziecko już zaczyna się tym interesować. No kocyk zawsze się przyda, tak. Ręczniczek też, więc no dla nas jest to super, nie? Zawsze każdy upominek taki fajny jest z gminy. Dziecko będzie miało też pamiątkę, nie? Aby otrzymać wyprawkę jelczańsko-laskowicką, należy złożyć wniosek w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy oraz podpisać oświadczenie odbioru.
Była to okazja do zabawy i integracji osób niepełnosprawnych. Za nami biały piknik w Wielczu Laskowicach. Organizatorami wydarzenia byli rodzice osób niepełnosprawnych oraz inicjatywa 2.0. To temat, o którym należy mówić głośno. I wystartował bieg bez barier. Wraz z nim pierwszy biały piknik integrujący osoby niepełnosprawne z mieszkańcami gminy Jelcz Laskowice. Chcemy ich zaktywizować, ale również społeczeństwu pokazać, że nie należy się bać, należy być otwartym na te osoby. Te osoby potrzebują akceptacji. Wystarczy, że będziemy się zachowywać normalnie, a wszyscy będziemy szczęśliwi. Organizacja takich spotkań powinna być cykliczna, służy do tym dzieciom, bo one często są w domach, nie powiem, że zamknięte, ale w odosobnieniu. Tu mają możliwość wyjść na zewnątrz, pokazania się, porozmawiania, pobawienia się przede wszystkim, bo ten piknik to ma być przede wszystkim zabawa i atrakcja dla tych dzieci. Mimo wielu akcji społecznych, nadal spora część społeczeństwa uważa osoby niepełnosprawne za inne. Czasami dzieci, które krzyczą, źle się zachowują w sklepie, to nie jest efekt złego wychowania czy braku wychowania przez rodziców, tylko czasami są to zaburzenia albo aż zaburzenia rozwojowe. To chcemy właśnie pokazać. Chcemy też przede wszystkim pokazać, że pomoc tym osobom jest bardzo ważna, bo to nie są tylko dzieci, to są też osoby dorosłe, które po ukończeniu 25 roku życia nie mają już kompletnie gdzie się podzieć. Są skazane na to, żeby siedzieć zamknięte w cztery ściany we własnym domu. Chcemy, żeby w naszej tutaj miejscowości powstał ośrodek jakiejś rehabilitacji, bo wszyscy muszą dojeżdżać, Oława, Wrocław, rozjeżdżać się. Nasza miejscowość jest dość duża, ma dużo niepełnosprawnych. Fajnie by było, żeby się znalazło tu takie miejsce, gdzie będą dzieciaki i dorośli rehabilitowani. No ja też od niedawna jestem mamą dziecka niepełnosprawnego i mojego dziecka niepełnosprawności nie widać, natomiast słyszałam już niejednokrotnie komentarze, że moje dziecko jest niegrzeczne, niewychowane, sprawia jakieś problemy. Chciałabym, żeby ludzie uświadomili sobie, że nie każdą niepełnosprawność widać, natomiast ona jest. Jak wspomniałem, jest sporo rozgrzewce, jak tutaj wrócimy, spróbujemy się odrobinkę pobawić. Jest sporo barier i że tak naprawdę jest czas na to, żeby zacząć o tym otwarcie mówić i też pokazywać, jakby wyciągać tych ludzi z ukrycia, dawać im zajęcie, dawać im możliwość rozwoju, szczęśliwego życia. Każdy z nas zasługuje na jakieś swoje miejsce w społeczeństwie. Osoby niepełnosprawne potrzebują kontaktu z innymi oraz zajęć, które pozwolą im na lepsze jutro. W tym mogą im pomóc specjalistyczne usługi opiekuńcze. Są to takie zajęcia świadczone w domu rodzica i jest to na pewno korzystne dla całej sytuacji rodzinnej, tak? Bo dziecko raz w tygodniu, w zależności oczywiście od potrzeb, takie zajęcia ma prowadzone w bezpiecznej atmosferze, we własnym domu. Biały piknik organizowany był przez rodziców osób niepełnosprawnych oraz inicjatywę 2.0. Honorowym patronatem wydarzenie objął burmistrz Jelcza Laskowic. To już ostatnia informacja w tych wiadomościach. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia już pod koniec sierpnia.